Dzień dobry. Dobre wieści. Stasiula ma się o wiele lepiej. Dosyć ładnie już zaczęła jeść. Jeszcze nie jest tak, jak było wcześniej, żeby jadała tyle, ile dostała. Ale już jest znaczna poprawa, także wszystko idzie w dobrym kierunku. Także można powiedzieć, że sukces. Wystarczyły te dwie dawki lekarstwa. No, jakby trzeba było, to by przyjechał weterynarz i dał zastrzyk, ale na szczęście nie obyło się bez tego. No bo wtedy byśmy po prostu nie mogli leka brać od niej. Uspokój się tu, wariacie. Także dobrze, że się skończyło tylko na tych ziołowych lekach. Wszystko w porę zobaczone, na szczęście Sławek szybko zareagował, więc nic się poważniejszego nie zdążyło rozkręcić. Dajesz sobie? Także jest naprawdę dużo lepiej. Także już chyba będzie dobrze. To taka wiadomość dobra na samym początku. Chodź. Sławek teraz ten będzie koziołka wyprowadzał, a jak ja mam tam później wejść niby? Bo tak jak obiecane, tak ma, będzie myty, no. O, jakie wariacje. Chwilę na przewietrzenie się, ale tu on nie będzie na dworzu myty, bo jest za ten. Co, uderzył cię z rogów? Nie będzie na dworzu myty, bo żeby, wiecie, go nie przewiało czy coś, także tutaj tylko tak, o. Też nie cały zamoczony, nie wiadomo jak, no bo nie może być. A tu się słońce odbija. Taki oświetlony. Nie tak łatwo z nim. Zobaczcie, jaki wysoki Sławkowi do pasa sięga. Nie taka prosta sprawa. No uwiąż krótko, żeby ci tam nic nie porobił, bo on teraz nie będzie wiedział, o co chodzi, nie? Za długo jeszcze? Weź przymknij drzwi trochę, co? Bo to tak się odbija, że nic nie widać. A zresztą jakby ci miał spierdzielić, to wiesz. Kręci ktoś będziesz? O, teraz lepiej, od razu. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No podoba mu się. Tak za mocno Sławek też nie może go moczyć, bo wiecie, żeby chory nie był, no to nie ma żartów jednak, nie? Trochę najpierw, żeby... Ja myślałam, że ten, że się będzie rzucał, a on stoi. Podoba mu się takie coś. Ja tak się trochę bałam, bo mówię, jak on to ten, żeby krzywdy nie zrobił. O, aż się nadstawia. Nie ma szamponu dla kóz. Jo, Sławek jeszcze patrzył, czy właśnie tego nie ma. Szamponu dla kóz. A to nie musiałby być pewnie typowo dla kóz, pewnie taki jak dla krów jakiś tam jest, znalazłeś, nie? Dla koni. A dla koni, o, dla koni, no. Daj tu. No za rogi tego nie trzymaj, bo cię będzie wkurzał. Rogi też się myć? A kocie normalnie na podziw grzeczny. To tam z czasem to by mu się to powycierało, no ale z czasem. Nie wiadomo jakim czasem. Nie będziemy się bawić. Ja nie wiem, czy to jest zabawa. Druga strona. Rudy się zaczyna robić. Co się robi? Rudy. A rudy. No teraz to będzie brzydki, bo mokry, ale jeszcze chwila, to już będzie dobrze. Ja tutaj w ogóle to z bezpiecznej pozycji, patrzcie. Ja tam nie ten, nie zbliżam nawet do niego, ja się go boję. No. A najgorzej jak się zwierzak wyczuje, nie? Że się go człowiek boi. Tak jak kiedyś, to ja byłam kumpel nawet z koziołkiem. Do momentu, kiedy nie wyczuł, że ja się zaczynam go bać, no bo już wiecie, już dorastał, już taki był trochę bardziej odważny. No i pewnego razu, jak go przyprowadzałam do szopy, no to pokazał, co potrafi. Sławek wtedy w pracy był. To dobrze, że Sławka tata w pobliżu się kręcił, to mi pomógł, bo tak to nie wiem. I tak posilniaczone całe nogi miałam.
I od tej pory już się tak nie przyjaźnimy jak wcześniej. Pokaż się. A to też był taki czas, gdzie ten, gdzie kozy jakieś tam miały, zaczynały mieć ruje czy coś. No to już wtedy wiecie. Już z daleka, jak tylko mnie zobaczył, to już z rogami się na mnie zamierzał. A trochę za nim wyschnie teraz, co? Trochę zajdzie. Czarny zaraz zrobiłeś, takie były. O, bramówkę do ataku ma czarny. Jo, bo on ogólnie to biały jest prawie. No ale to, no niestety, no taki czas, gdzie wszystko co tamten to na siebie puszcza. Ale już teraz po wszystkich rujach, więc już powinno być dobrze. Nie powinien już się jakoś bardzo brudzić, a nawet jeśli, no to tam jakieś delikatnie coś tam. Także nie będę szczegółów. No ale szczegół... on nie będzie, to jest na pole chodził. On się oszczał, wtedy się kula w tej ziemi. A jeszcze się kulał w tym, no jo, bo tak w tu, no. Gdzie on stał, to do samej ziemi. Rył jeszcze, no, sobą. A dziewczyny jak patrzą. Co Henia? Co oni mu robią, co? Twojemu tatusiowi. Tatusia ci myją. Dobra, to drugą stronę. Puść mnie. Puść. Nie chcesz drugiej strony? To nie jest taka prosta sprawa z nim. Chyba chce, jak się obróci pięknie. Teraz jest spokojniejszy, co? Jo, teraz się uspokoił właśnie jak ty po tych wszystkich rujach, bo tak to, no strach było, co, no podejść do niego strach było. Musiał być uwięzany, z tym płotem. No. To jest taki czas, gdzie on nie kontroluje się w ogóle wtedy, nie? Oczy takie wściekłe. No. On jest taki w amoku po prostu, on nie wie, oczy wściekłe, nie w ogóle nie ten, nie jarzy co się dzieje. Te, krecik. Co? Z kopyta chcesz dostać? Lepiej się odsuń stąd. Zawsze musisz być wszędzie. Może drzwi zamknięte na razie zostały. Chociaż w sumie dzisiaj nie wieje, ładnie słoneczko świeci. Nawet na dworze jest cieplej niż tutaj pewnie, nie? No ale żeby coś tam nie owiało go. Bidulka. Mycie kozła, no jo. Chodź. Ty to masz dobrze, co? Chodź. Jak ty go za rogi łapiesz, się wkurza. No pobrudziłeś się po jedzeniu. To... Lubię też się umyć? Śmiecić się. Różki nawet. Daj numery, zobaczymy, by się było widać. O, nie pogadasz. Jak się nastawiasz, nie? Czasami się podoba, czasami nie. Ja muszę teraz stąd jakoś wyleźć, nie? Tylko go trzymaj, bo ja tu jestem. Chodź. No chodź. No teraz by powariował, jo? No. No, taka radość. Od razu lepiej. Ale czuć go już nie było teraz, nie? Bo to już wszystko tam mu wyschło, już w ogóle, jak te ruje były, to z daleka nawet na polu jak stał, to było czuć, nie? No i tak nie tak, co kiedyś mieli. Jo, i tak nie tak właśnie jak z tego, co kiedyś, to tamten to w ogóle to całym rokiem i to tak konkretnie, że naprawdę. Jaki chudy się zrobił. No chudy, no co, no teraz nadrobi. Samo się. A jaki był grubas, o! Sama sierść, co? Sama sierść, no na pewno. No, po tym to chudnie, kozioł zawsze. Numery już się widać. A jak mu stoi teraz sierść, jak mokra. Dobra, to ten, pokażę wam później jak wyschnie.
Teraz to bez sensu i tak. Schnij sobie. Łup. I łup. Ojej. Patrzcie, ile Sławek już poobierał tej kapusty z tych pierwszych liści. Ała! Kto we mnie walnął? Teraz tak jak wam mówiłam jakoś tam dwa czy trzy odcinki wstecz, jak Sławek zbiera tą kapustę, że wiąże ją do góry... Czym? jak to się mówi? Do góry ogonem? Nie, jak to się mówi? No, tym... łodygą taką, o no. Dobra, już wiecie, o co chodzi. Słowa mi zabrakło. Tutaj na drabinę, bo nie będziesz już drabiny używał w tym roku? Ej, nie, mam tą drugą, nie? To jest ta duża. Ja wiem, że to jest ta duża, aha, że tą małą tylko, jo? Znaczy nie, jeszcze tylko jeden element. Nie? Aha, ten trzeci element, no dobra. Także tutaj sobie wiesza w wrzątku kapusty. Jak sprawdziliśmy w zeszłym roku, patent się sprawdza, dużo mniej było zgniłych. Także o. I tutaj się wszystko nie zmieści, nie? Ja wiem, że się wszystko nie zmieści, ale chociaż część, nie? Te na samym końcu wtedy zużywasz, no bo teraz na bieżąco też coś tam zużywasz przecież, nie? Te kapusty. No liście na razie jeszcze. No ja wiem, że liście, ale wtedy te co nie powiesisz, no to w pierwszej kolejności pójdą w ten sposób. Ty to zawsze mnie musisz poprawiać, no. Ja wiem co. To teraz ty będziesz nagrywał. Co? Bo ty mnie tak poprawiasz zawsze. O, o kurde, widzisz? Nie poszło coś. A jesteś na wizji, a nie poszło. O kurde. Za krótki sznurek uciął. Tamte tak się pięknie dyndają. A tu co? Nie poszło. Kurde, udało się, jo. Co to za? Tobie się zawsze musi udać, nie? No supełki zrobić, żeby wisiał, a ty jest tak się w tej ściany, nie? A, no jo, no supełki... Się zaciągać, no jo. Się zaciągać. I tylko tyle na razie masz obranej? No, to z dworu leżało. To co z dworu, no, a wszystko tam w garażu, wszystko jeszcze leży. No ale to co, coś na raz nie dasz bez sensu, no bo co, od razu lepiej w gnój wyrzucić, nie? Przecież nie zjedzą tyle, wiadomo. A tu jeszcze tyle ziemniaków jest tych do skarmienia, tak? No. Znaczy oprócz tych dwóch woreczków te są jeszcze... Ja zostawiłem, te kupno filtruję. Aha. Zdaje się, znaczy są lepiej. No bo te, Sławek mówi, że te kupne najpierw skarmia, bo tamte to tak dużo dosyć zgniłych było, nie? Takich pokaleczonych. Odpadowe, w sensie, że małe, nie? Miały być, a tutaj było też sporo dużych, ale właśnie takich pokaleczonych, nie? Także tamte też pewnie najkrócej wytrzymają, więc w pierwszej kolejności, Sławek, tamte nasze są takie pokaleczone, to my od razu wyrzucaliśmy, nie? Nawet właśnie dla zwierzaków nie odkładaliśmy. Chyba, że takie, wiesz, wiecie, pokaleczone... Wiesz... No nie... Chyba, że takie skaleczone, a nas zaschnięte już, no to wtedy tak, no to one już tak nie, szybko nie zgniją, ale tamte, które Sławek właśnie przywiózł, no to dużo było takich, które skaleczone już zaczynały gnić, nie? Także tamte w pierwszej kolejności. Ty, ale to jeszcze równowaga powinna być, chyba co? Nie będziecie się przechylać? Jedna taka malutka, druga taka duża? Nie. Zobaczymy jak powiszą. Będziemy zaglądać. No, w zeszłym roku to chyba gdzieś, nie wiem, do marca? No. Wisiały wszystkie, także no fajnie. Mróz wytraniowy, mróz by to wszedł, ale nie ma dużego mróz, to nie wejdzie. No mróz nie wejdzie. Tutaj jaki duży mróz by musiał być, żeby wszedł garaż, ten garaż. Żeby mróz wszedł tutaj do tego garażu. Tam jest ocieplone z tamtej strony, także tam też ciepło idzie od tamtąd, więc kapuście raczej nic nie będzie. Jeszcze do końca nie wysechł. Nasza gwiazda YouTube'owa. Pokaż się. Trochę już kolor zmienił, ale jeszcze trochę mokry jest. Jutro będzie dopiero ładniejszy. Wygląda na to. No teraz będzie jadł. Tyle się pokaże. Chodź, Jutek. Oj. No jeszcze trochę mokry jest, ale już wygląda lepiej niż wcześniej. A te co? Aż muszą wyjść po ciebie? Ciężko wejść do nich.
Wszystko poprzewracane. Oj, chyba nie to miało być, a nie tutaj przyszło jeść. Myślałam, że nie to dałeś. No bo one trykają, nie? To nie je. Ja myślałam, że tu Heniutek się pięknie zaprezentuje, a on tak o... O! Buraki ma nawet na tym, tu, na karku. A dyni trochę już ubyło, nie? Tak mówiliśmy, że tyle dyni, ale wcale nie jest jakoś tak bardzo dużo. Dżownice dużo zjadają. A już ten dałeś im znowu, żeby tam przylazły do tej dyni? No, bo nawet wtedy jak pokazywaliśmy wam, możemy je pozbierać. Wtedy jak pokazywaliśmy, to taka pierwsza partia dopiero była zebrana. A resztki dopiero się później poschodziły, bo to tam nikt nie będzie siedział i wyciągał po jednym. Chociaż Sławka znając, to i nie zdziwiłabym się jakoś bardzo. Ostatni raz, co? Ostatni raz, tak? Będziesz je wyciągał? A wtedy ten. Reszta idzie zawsze albo do folii. Teraz mówię, że od razu wysypiesz, tak? No, to nie ma miejsca. Bo nie ma za bardzo miejsca, bo tak to były w tym takim worku foliowym, tak? Czy jakimś takim dziwnym. I w tym, w piwnicy stały przez całą zimę i na wiosnę dopiero Sławek je gdzieś tam... Albo to na warzywnik wypuszczała, to do folii. No ale w tym roku sami wiecie, jak jest w piwnicy pod sam sufit wszystkiego naładowane. No tak, ogólnie to my nie mamy tak co roku w piwnicy, żeby aż tyle tego było. Stasiuli nie było, nie? No ale Stasiuli nie było, więc nie było potrzeba. I jak to ostatni raz, a resztę wtedy Sławek mówi, że na warzywnik, na ten, na, do folii, tak? Ale słońce się odbija. A już ich tak nie ma, co? Jakieś takie kępki małe są, kubki. Ale już nie tak dużo. Malutko już. To już ładnie się poschodziły. To tam dużo nie zostanie w takim razie. A to dobrze. Bo to co? No nie wiadomo, czy one przeżyją. Albo one tak pójdą głęboko, że... Znaczy, czy jak to jest? W folii to wiesz, to może nie być mrozy. Nie zależy, jaka zima będzie. No zależy, jaka zima właśnie. Ale mówię, nawet jeśli no to one czują, to idą głębiej po prostu, nie? Chyba nie. Tak? Tak chyba mi się wydaje. No chyba... No głupie nie są, nie? No to już resztki widać. Jakieś tam pojedyncze dosłownie. Tutaj trochę masz jeszcze więcej. Parę sztuk dosłownie pewnie zostanie. Zostawi może tam dynie, te dwie, co to są. Ja zostawiasz. To też takie maciubkie są. Dzieciaczki takie. O, tu. Chyba się odbija słońce. Wszystko ładnie się wtedy poschodziło, nie? A jak na rybę jedną wziąć, to Zara krzyczy. Wszystko wie. Wszystko policzone. Wszystko policzone, na pewno. A te, co się urodziły? Wszystkie też policzone? To są, musiałeś się zameldować. Zameldować ją. W urzędzie. Jako storaczki, czy jak? A gdzie trzecia kaczucha? A tam. Kaczor ją goni. Kaczor ją goni? Tam siedzi ciągle. Tam w tym. No wiem, tam gdzie drzewnice, no. Tak w zagrodzeniu. No ten kaczor to je taka wredota. To ma jedzenie, pizza, tam się siedzi. No tam ma przynajmniej spokój. A ja tylko chyba za ciężki. Chyba pozjadały. Ale pozjadały tą dynię. Tą zobacz. Tylko ta łuska została. A one i tak zjedzą to do końca, nie? Bo tu ile siedzi? Gdzie? Widać? Trochę widać. Znowu będą kobiety na mnie krzyczeć. Za te dżownice. A tu ile? Dobra, już nie pokazuję, bo się dziewczyny na mnie obrażą. Całą zimę sobie będą siedzieć. Dobra. Idę. Tutaj o dziwo ładnie te klatki poschły. Jeszcze są mokre. Wiadomo, że są i będą. Pewnie na zawsze. Ale jest ładna pogoda, słoneczko, wiaterek, więc jeszcze tak dosyć ładnie wyschły. Jeszcze chwilę postoją, będą jeszcze lepiej wyschnięte. No, a ogólnie... O, na pewno poradzisz. To nawet tego ruszyć nie idzie. No, bo tak się Sławek zastanawiał, jak je przenieść. I w sumie wpadł na dobry pomysł.
Nawet prawie od razu wpadł. Jak ja nagrywałam, to on mówi, ja już chyba wiem. A później jeszcze pomysł od kogoś z was też taki padł, że jak zrobi te widły do przewożenia słomy, bo dalej nie zrobił, bo nie było kiedy. Chodź, krocik. To właśnie tymi widłami takimi, wiecie, do, tutaj do przodu, do Ursusa. Nie, do tyłu, tak? Do tyłu te widły będą? Do tyłu, nie? Bo to do przodu to nie. No i właśnie tymi widłami jakoś tam, wiecie, ja nie wiem jak, ale mówił, że tymi widłami sobie poradzi. I spróbuję. I tutaj będzie stał, gdzie jest siewnik teraz, ale słońce się odbija. Będzie stała tutaj klatka, także taki jest plan. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. A Sławek myje te beczki tutaj po tej gnojówce, co ją miał. I co ty z tą gnojówką zrobiłeś? Drzewka podlewałeś, nie? Marzywnik. Marchewkę na polu. A marchewkę na polu, ona taka dosyć ładna ta marchewka już się zrobiła. Także ładnie wyszło. No, to trzeba teraz pochować, no bo co? No bez sensu, że mają stać przez zimę te beczki tu, nie? Jeszcze brudne. Popękałyby. Popękałyby, jo? Ale jakby miały wodę, tak? Czy coś, no. Ale jakby stały tak? Ale puste by popękały, nie? Musiała odwrócić. No do góry nogami wtedy, nie? No. Chociaż raz coś dobrze powiedziałam. A zobaczę, czy jakiegoś jajca tu nie ma. Bo ogólnie ta tendencja idzie w dół z jajcami, jeśli chcecie zapytać. Bo dzisiaj jest piątek i jest 50 jajek. I na tym koniec. Także zamiast więcej, to mniej, niestety. Czego tam szukasz? Czego szukasz? A wynosisz, myślałam, że coś ty szukasz. Wiesz, perasz tam i szperasz, ubudubu, ubudubu. Teraz kury będą miały łapki brudne. W tym było cicho, a tylko grzebią. A. Taka radocha dla nich. Idzie jak taki pasterz. Podpiera się. A idzie. Zaraz wam pokażę po co. O, patrzcie jak pięknie zaorane. Tylko patrzeć, kiedy śnieg przykryje. A tu co się dzieje? W rządku jeszcze liko. Do nich i już by komplet był. Sławek idzie przesadzić te trawy wysokie, ale ja chyba pójdę z drugiej strony. Jo, chyba jo. Żeby tam cały rządek rozsadzić. Kiedyś was pytałam, kiedy to przesadzać. W sumie, ała, wcześniej to i tak czasu nie za bardzo było na to, więc nie przesadzaliśmy. I teraz Sławek chce właśnie rozsadzić, żeby cały rządek tego był. No. Pięć jeszcze? Jeszcze pięć? I takie fajne się zrobi, taka zasłona. Bo my nie lubimy, jak nam się ktoś na podwórko patrzy, czy do tego. Właśnie tutaj, jak się przyjdzie nad bagno posiedzieć. A akurat droga tutaj przebiega tak dosyć blisko. Dobra widoczność z drogi. No nie, my nie lubimy, jak tam ktoś zagląda. Jak ktoś do nas przyjedzie i normalnie z nami porozmawia, ok, ale nie, żeby ktoś, wiecie, jedzie i się patrzy, co my robimy. To tego nie lubimy. Dlatego takie jeszcze te trawki fajnie tutaj odgrodzą wszystko. Wody to jest naprawdę już mało. I jeszcze cały czas ubywa. Bo widać, co za każdym razem, co przyjdę, to jest coraz mniej. Do końca nie zdąży wyschnąć, na pewno nie, no bo wiemy, że i bywały lata, gdzie... Co? Bywały lata, gdzie było dużo mniej wody i to jeszcze latem i też nie wyschło, także nie boimy się o to. Przyjdzie śnieg, czy później roztopy, czy deszcze jesienią bardziej, jak było w zeszłym roku. Przecież ile tych deszczu było na podwórku, ciągle było to w piwnicy, ciągle woda. Także przyjdą deszcze, czy później roztopy, to się uzupełni, znowu bagno do pełna. Także tutaj wiemy, że nic się złego nie zadzieje. O, Sławek coś tam sobie rady nie może dać. Jo? Korzenie takie duże ma? A, twardo. O. Wieje znowu. Dzisiaj się gości spodziewamy w sumie. Bo dzisiaj sobota już jest, bo ja tak znowu wam teraz z piątku i z soboty trochę nagrywam.
tu się schowam trochę w lasek. Może jakiegoś grzyba znajdę, ale pewnie nie. Gości się spodziewamy. Jutro odjeżdżają, dzisiaj przyjeżdżają. Więc dzisiaj tak trochę nie wiem, ile uda mi się nagrać jeszcze dziś. I zobaczymy, czy w ogóle Sławkowi uda się przesadzić te trawy. Bo wygląda na to, że raczej ciężko. A te sznurki, jakby ktoś pytał, bo ja wiem, że ja powtarzam się, ale dużo osób jest nowych. Cały czas ktoś dochodzi, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Bardzo nas to cieszy i motywuje. Więc jakby ktoś pytał z nowych osób, bo dawno w sumie tutaj nad bagnem nie byłam chyba z wami, to na tą, jak to się nazywa, te co lata, na czaplę. No bo teraz, wiecie, tu jest bardzo mało wody, ona sobie tutaj swobodnie może ustać na brzegu, żeby nie było tych sznurków oczywiście, bo te sznurki są po to, żeby ona właśnie nie wleciała i nie wylądowała. Nie, po prostu z dużą rozpiętość skrzydeł ma i nie da rady między sznurkami wlecieć, o, w ten sposób. Także tutaj spokojnie by sobie mogła na brzegu ustać i jeszcze kawał w wodę wejść, bo to nogi długie ma przecież, wiecie, jak bocian. Więc dla niej to idealne miejsce, żeby wyciągnąć ryby. Dlatego właśnie takie sznurki. No a tylko przypomnę jeszcze, że wydra nam wszystkie ryby zimą zabrała, mimo że tutaj zabezpieczone, myśleliśmy przynajmniej, że jest bardzo, że bardzo dobrze jest zabezpieczone, ale sobie dziurę gdzieś w siatce zrobiła, no i wszystko. Zobaczcie, tu jest siatka, tu jest wyłożone siatką i jeszcze tak jest wkopane w wodę. Także no, siatka gdzieś była słabsza, po prostu jakaś kruchsza i dała radę. Także wszystko nam wyniosła. Trochę co tam zarybiliśmy, trochę karpi, trochę amura. Co my tam jeszcze wpuszczaliśmy, tą pygę też chyba. Jakieś tam jesiotry. No to jesiotry to tylko tak, żeby je widać było, a już ich nie widziałam od nie wiem kiedy. Tylko na początku chwilę je było widać, także nawet nie wiem, czy są, czy nie ma ich. No w tym roku już pewnie tak się nie zobaczy, raczej już wtedy latem, jak cieplej, no to karpie czy coś to widać pod wierzchem, jak pływają. Jesiotry też było widać sobie, jak tak dookoła pływały, no ale mówię, już teraz od dawna, dawna nie widzieliśmy, także nie wiem w sumie, czy są, czy ich nie ma. Sławek mówi, że bardzo ciężko jest to wykopać. To daj sobie spokój. To daj sobie spokój, jak tak ciężko. Może jakoś innym sposobem albo coś. Już to nic ważnego. No i teraz od następnego tygodnia już będzie warzywnik przekopywał. Ale to ręcznie wszystko. A to też nie jest jakoś bardzo dużo roboty. No i co? I czosnek trzeba posadzić. Miał folię rozbierać, ale pomidory tam jeszcze są te czarne, więc na razie się wstrzymuję. Bo jeszcze dochodzą, ładnie jeszcze dojrzewają, także szkoda, żeby ją rozbierać. I jeszcze tam papryki parę wisi. Teraz zerwaliśmy do tego, do obiadu jakoś tam na wczoraj. Takie pół na pół dojrzałe. No one w domu sobie dojrzeją. Reszta. Także na razie wszystko stoi. I takie plany na przyszły tydzień. A co dalej? Ciężko powiedzieć. Posadzone, chociaż nie widać w ogóle stąd, no bo Sławek przyciął te zielone, tylko kawałek badyla wystaje, więc tak nie widać, ale na przyszły rok będzie widać. Jak się przyjmą, zobaczymy. Nie, to się jeszcze rozsadzi raz. Zobaczymy. Już u nas jesiennie w ogrodzie liście opadają. Niedługo się zacznie grabienie. Już by nie zaszkodziło nawet. Co on tam ma? A bo przed chwilą tam w lasku chodziłam, to znalazły jakiegoś ptaka nieżyjącego. Ale chyba nie wziął żaden, nikt się nie zainteresował. No. Kurczę, dopiero co była wiosna i wam pokazywałam, jak ładnie się wszystko zieleni. A tu teraz wam pokazuję, jak liście spadają i jak się jesień zaczyna. No cóż, czas leci szybko, aż za szybko. Dobra, lecę za Sławkiem. Mówił o jednym kurczaczku. Teraz wam powiem, co. No chodź, krecik. Ty zawsze się musisz spóźnić. Dzisiaj kury tutaj chodzą. I
kruk lata cały czas nad tamtym wybiegiem dużym. Nie wiem, co to znaczy. Co on tam poluje na coś, czy co? Kruk to był, czy co to było? Nie wiem, takie duże czarne. No, to wam pokażę Sławek tego kurczaka, ale ja nie wiem, który to jest, więc... Który? A! A, że czarną skórę ma. A to niby silki tak mają, bo moja mama... Czekajcie, bo ja pokazuję na Sławka koszulkę, a nie ten. Taką ciemną skórę, nie? Całą... Właśnie to są te... Te kurczaczki od mamy były. A mama ma koguta silka i właśnie to pewnie po nim. I właśnie też czarny ten ma. Czarne, jak to się mówi, skórę. Ten ma białą. Ten normalnie, nie? Czekaj jeszcze, gdzieś tutaj. Dzisiaj jedna padła, znów kura. Tamte też pewnie czarny będzie, co? Czy nie? Nie, to ma jasne. O, jasne. To tamten taki dziwny. No, ten biały. No dobra, już nie łapnie go nich. Daj, jaki malutki. Ale fajnie, najważniejsze, że się zgadzają. Czy małe, czy duże, nieważne. Ten też nie wiadomo, co z niego wyrośnie. Fajne, ładne te kurczaczki wyszły, naprawdę. Jak tam, królisie, sobie żyjecie? Co? Dobrze wam tu? Dobrze, nie? Jeszcze trochę. Muszą wytrzymać. Co, Śnieżkę gonisz? Nie, no. Ona. Ona też ma takie łapy ciemne, nie? Że ona spana je. A, bo ona wie, co robi. Jasna chyba, co? Nie, ciemna. Ciemna. Nie, no. Jak nie widać za bardzo na tym, ale... Ole lot! Patrz koguta. Dobra, nie pokazuje. Ale jak ją najpierw łapą tryknął. Nie wiem, czy to było pytanie, czy co. Dobra, nieważne. A ten gdzie jest? A tu jeszcze Sławek zrobił kurą, tak zastawił trochę, bo tutaj największe przeciągi zawsze są. Jak wyjdą z kurnika, akurat tutaj wtedy o, przewiewa je. Mimo, że tam chodzą sobie na tych wybiegach, na tym czy na tym większym, ale tutaj zawsze tak jakoś najbardziej zawiewa, nie? Także zrobił im tutaj taką, o, takie zastawił dyktą. Co? Tak mniej wie, chyba tym dużym już. A tu wiesz, to zawsze kiedy się coś rozpędza, no. To najgorszy przeciąg w tym winklu. No ale tu co roku coś tam zastawiasz, nie? Żeby takim nie wiało. A kury to wrażliwe na przeciągi. Teraz już na tych nie wypuszczam tutaj, tylko na ten. Otwieram tego okienko, bo wczoraj było tylko otwarte tu. Aha, żeby przeciągów nie było. Już przeciągi były. No. Te były i to otwarte małe. No. Ciekawe ile jajców będzie. Co? Quasimodo przyszedł. A Quasimodo przyszedł. Będzie taki wychuchany Quasimodo. No to jest kurka czy kogucik? Kurka chyba, nie? Taki żeby? Taki dziwny właśnie, tak nie, też nie byłam pewna. Mi się wydaje, że kurka, ale... Ile jajców nazbierałeś dzisiaj? Uuu! Ale szał. Ale jeszcze nie wybieram na koniec, bo... Jeszcze nie pora. Ale już niedługo muszę wybrać, bo goście mają być, to... Te! Riko, nagnaj ją! Jo, nie w tą stronę, ale... O Boże, zawsze jo. Zawsze któraś se musi na spacerki wychodzić. Dobra, tamta złapana, ale właśnie Sławek nas samtną wypuścił. No. A ja chciałam pokazać tylko, że jeszcze dynie trochę tam jedzą, poskubują sobie. Kury. Gdzie się dostały? No tam jeszcze trochę jo, chociaż już tak widać, że mniej chętnie, nie? Wybierają. Aha, bo pestki zostawiają? No, trochę przewaliły. A po co ci tyle pestek? Jeszcze bym tylko zaczęła zbierać. A. Ty znowu kura. Na to ci ustanie i się patrzy. Dobra, to ja zamykam, bo... O, jeszcze zawróci. Uciekinierki, no. Chodź, Kreciulek. Bo to ty wszystkich wypuszczasz. Dogadani chyba jesteście. Jaki tu ruch na tym podwórku.
A kracik wszystkich prowokuje. A co ty będziesz? Aha, w dynie się będą bawić. Jeszcze chwilę się pobawią. I ten, i za obszyn trzeba się brać. Czas za szybko leci trochę. Godzina za godziną, dzień za dniem, miesiąc za miesiącem i kurczę, już zaraz zima. One prędzej zjedzą tą dynię. Ale piłka. Krecik! O, ja wiem, smaczki im przyniosę. Riko faktycznie przyniesie, co? Dobra, ja idę. Riko, jak ładnie przynosi. Idę im po smaczki, bo już miałam wczoraj przynieść, zapomniałam. Perła! Powoli! Jeszcze się uchowały od Tamary smaczki. Masz, weź im daj, bo ona mnie zaraz tu zje. Perła. A Perła tu wysoko umie skakać. Ała, ała. On sobie coraz bardziej wyciera te plecy, nie? Leni jeden. On tam, jak wchodzi do budy. Perła nic nie ma. To sobie ten, Perła nic nie ma, no. I mówię, wcześniej taki pies, taki w typie owczarka niemieckiego tam siedział. I też potrafiła się schylić. A te lenie tylko o. O, nawet krecik zjada. A większy im osoby będzie wiało, nie? Jo, bo będzie wiało właśnie, jak powiększy się. Już nie taka mała dziura. We dwóch siedzą i się zmieszczą. Schylać się po prostu trzeba, a nie lenie śmierdzące, no. A jaki spokój się zrobił nagle, a Perła już, jo. Kreci zaraz zrobić. A jak szybko czapnął, nie? Jak widział, że podchodzi. On tak normalnie to tak średnio lubi, nie? Ale jak już widzi, że konkurencja... Jaka zgoda. Każdy swoje żuje. Tylko Perła najszybciej, o. Chyba dobre były. Dobre było. Jakie spojrzenie. Nie wiem, tylko krecik tak o jednym zębem, jak zwykle, szlachcic. No nie będziesz miał. Teraz będzie zabawa, bo będzie uciekał im. Dały spokój. Krecik powarczał poważnym głosem. Nie ma co ryzykować. Zawsze najbardziej się cacka, nie? No bo on w domu, to jak sam, to on ma czas przecież, nikt mu nie zabierze. Perła! A, zobaczcie, tablicę naprawiłam, co wtedy umyłam. A teraz i tak wychodzi jakoś spod spodu te białe, ale trudno. Widać mniej więcej rekord w górę i rekord w dół. Na razie pewnie się wiele nie zmieni w tych tabelkach moich. No ale liczę na to, że niedługo się zmieni, ale na dobre. No ale na razie wiecie jak to... No nie wierzę! No. Z powrotem. No też kurde, ja nie ogarniam dzisiaj tych kur... Sio, bo zaraz więcej koleżanek wyjdzie. Uciekaj. Co tu dzisiaj za jakieś, jakby nie miały tam wybiegów. I jajka policzyłam we wiaderku i zapomniałam ile jest. Nie, no dobra, niech sobie chodzi, albo nie. Ja nie wiem teraz co mam zrobić. Normalnie mnie zaskakują te kury. No niemożliwe dzisiaj te kury są. 24, policzyłam jeszcze raz. I od razu zamykam, bo mi znowu jakaś spierdzieli. No nie wiem, o co im dzisiaj chodzi, no. Już z 5 razy mi dzisiaj uciekły. Tu jajka nie ma.
Ale ja wiem, że będzie mało. Jest 24 wywiaderku, ja tak pewnie z 50 będzie. Oj, co to było? Dobra, jedziemy z koksem. 25. 26, 27. 29. Tu nie ma. 31. 32, 33, 34. Wychodzisz? To wychodź. No. 36. 38. Ha. Głodne już są, ale Sławek już przygotowuje. Sio. 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 38. 40. 42. 44. 46. 48. 49. 51. 53. No i tam zgniecione. Sławek mówił, że rano też coś zgniecione znowu było. Także 53. Całe. A ile tam było zniesionych ostatecznie, to nie wiem. Pelek, wiesz coś o tym? Pewnie nie wiesz. Dobra, to idę wynieść. Sławek karmi zwierzaki. I czekamy na gości. Także tyle na dzisiaj. Widzimy się we wtorek, jak dobrze kojarzę. Tak, we wtorek, bo ten film wpadnie w niedzielę. Także widzimy się we wtorek. Miłego weekendu dla wszystkich, jeśli jeszcze będziecie mieli ten weekend, bo to w sumie niedziela będzie, jak będziecie oglądać, przynajmniej najprędzej niedziela, bo może i później. Także wszystkiego dobrego życzę, jak zwykle. Dziękuję, że jesteście, że oglądacie. Pozdrawiam serdecznie i do następnego. Pa, pa!